Irek nie daje Meli spokoju i ciągle porusza temat chłopaka, który wpadł jej w oko dzisiaj w pubie. Mela boi się kolejnego rozczarowania i nie chce iść na razie na żadną randkę. Co ty robisz, Mela? Ja na twoim miejscu, wiesz jak ja robię? Zagaduję do lasek, pytam o numer i najwyżej nie wypali. I tyle. Boże, Irek, mi jest dobrze chwilowo samej. Czy to tak trudno zrozumieć? Trudno, trudno powiem ci. Poza tym ten pan ci jest chyba pisany. No, bo co? Nie odwracaj się z tam ziemkami. Ha, ha, ha. Wiesz, to jest najstarszy kawał na świecie. Myślisz, że ci uwierzę? No to się odwróć, jak chcesz. Kurde, to od. Nie mówiłem ci. Kolegoś! Ej, co siema! Ty? Przestań! To wszystko jedno ci. Przestań! Melan. Cześć. A, hej. To jest Mela, jestem Irek. Cześć. Cześć, cześć, Filip. Mela, cześć. Hej. Ja ci chciałem podziękować za tę akcję wtedy z ratowaniem, byśmy na Kostnicy wylądowali, wiesz, byśmy mieli ten lata jednego. Nie serio. Ma o czym mówić serio, szczerze. Taka praca. A czym się zajmujesz? A ratownikiem jestem na basenie. A widzisz, to wiele tłumaczy. A ty nie miałeś gdzieś jechać taksówką? A miałem, wiesz co, ale zmiana planów, siła wyższa. Siła wyższa? Jedna z ketchupem, druga z suszymi pomidorami, zapraszam. Dosyć słabo to wygląda, że stołujecie się na mieście, a sami serwujecie jedzenie w barze. Powiesz to, ile można być na samych tostach? A, no tak, nie no, żartuję. A może chcecie się dosiąść? Znaczy, chcemy. Nie, 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 bo my do pracy musimy, sorry. Do pracy wracać musimy. Pod pachę fryty trzeba, wiesz. To może zgadamy się jakoś. Przodownicy pracy. Ej, ty naprawdę, ty bojkot totalny śluby pańskie odstawiasz. Mela, no co ty? Ja mam pomysł, ty wyjedź na misję jak Pola. Zostań lesbijką. Ej, wiesz co, może bez przesady, co? Ja... Naprawdę czuję, że przyda mi się teraz odpoczynek od facetów. Może z Leną więcej czasu spędzimy. O, więcej w pubie popracujesz. O. Wiesz co, tobie jest do śmiechu, a mi wcale nie. Ja naprawdę sparzyłam się na giętku i długo odchorowuję takie rzeczy. Ty chyba przesadzasz, prawda? Słuchaj, moje życie uczuciowe to jest katastrofa. A tak naprawdę to pasmo katastrof jedna po drugiej. Mam pecha do facetów i muszę to zaakceptować. Koniec z nimi, finito. Kurde, ja nie wierzę, no taki przystojny Filip. Ja nie wierzę, na tobie nie robi wrażenia w ogóle? Nawet motylek mały tam się nie poruszył. Ej, Irek, no wiadomo, że fajny jest jego facet. Fajny facet, poza tym tak, ratownik. Sześciopak ma pewnie na brzuchu albo ośmiopak. Ale nie dam rady przeżywać kolejnej porażki. Jak się nastawiasz na porażkę, to będzie porażka. Dobra, już nieważne, on tak sobie pewnie już poszedł, już go więcej nie zobaczę, więc skończmy ten temat.